Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja byłam w dwóch miejscowościach. Odwiedziłam Suchy Las. Dobre spotkanie, duże spotkanie, mnóstwo energicznych, młodych osób, przedsiębiorczych, kobiet, mężczyzn. Ale chcę wam opowiedzieć o innym spotkaniu, o spotkaniu z seniorami, które odbyło się w Poznaniu. Z tymi aktywnymi seniorami, którzy są aktywni, ale też chcą być aktywni. Seniorzy, którzy powiedzieli do mnie słowa, które głęboko utkwiły mi w pamięci. Mówią, żyjemy w czasach, w których państwo nas łupi po kieszeni. Jak pracowaliśmy, płaciliśmy uczciwie podatki. Kiedy już wypracowaliśmy tą marną emeryturę, zabierają nam podatek od tej emerytury. Ale po raz trzeci płacimy podatki tak jak inni, wchodząc do sklepu i kupując podstawowe produkty, bo płacimy VAT. My nie chcemy jałmużny. My chcemy dzisiaj dostać to, co nam się należy za naszą ciężką pracę. Kiedy słyszę polityków opcji rządzącej przed wyborami, to wiem, że za chwilę rozkręci się festiwal obietnic. Będą obiecywać wszystko, złote góry. A tymczasem zgotowali los emerytom bardzo trudny. Trudny do tego stopnia, że dzisiaj można powiedzieć, że to jest pierwsza ofiara inflacji. Byli pierwszą ofiarą pandemii, dzisiaj są pierwszą ofiarą inflacji. Ci ludzie nie chcą żyć tak, jakby chciał PiS. Nie chcą siedzieć w domu, nie chcą oglądać telewizji Info i jedyną wycieczkę, którą zrobić, to do kościoła. Oni chcą być aktywni, chcą jeździć, chcą zwiedzać, bo jeszcze zdrowie im na to pozwala. Chcą się spotykać, chcą pomagać. I takim przykładem, bardzo ważnym, ale dobrze, żeby ten sygnał popłynął w całą Polskę, dzięki również panu prezydentowi, jest akcja seniorów Maluszek, gdzie seniorzy na oddziale noworodków przytulają dzieci, które tam leżą bez matek. Oczywiście jest to za zgodą rodziców i personelu. Odpowiednio przebadani. Czy tu jak siedzimy, nie pamiętamy tego, jak ważne było dla nas, żeby można było przyjść do swojej babci czy dziadka i się do niego przytulić. Więc ci seniorzy, mimo tej swojej trudnej sytuacji, mimo tego, że nie starcza im na opłaty za gaz i energię, mimo tego, że idą po zakupy już tylko z małą torebką, bo niekiedy kupują dwa jajka i dwa jabłka, bo na to ich stać. Ale ci seniorzy chcą się dzielić tym, co mają najważniejsze, swoim sercem, chcą się dzielić z innymi. Czy oni nie zasługują na szacunek? My nie zapomnimy o was. Będziemy z tych rozmów, które toczyliśmy na tych spotkaniach, będziemy wyciągać wnioski. I na koniec jedno chcę powiedzieć. Tak często ostrzegamy naszych emerytów i rencistów przed oszustami na tak zwanego wnuczka. Wiecie co? Wydaje mi się, że należy ich ostrzegać też przed metodą na Morawieckiego. Dziękuję.